Cześć, mako wam wszystkim, z tej strony Sany, a to jest kolejny odcinek z Władcy Pierścieni Podbój. Tym razem na narodzinach potęgi Saurona, czyli na kampanii zła. Dokładnie, skończyliśmy ogólnie Władcę Pierścieni Bitwę o Śródziemie, ale mamy teraz cutscenkę, więc się zamykam i gadamy. And the very foundations of Middle-earth are shaken. The Dark Lord desperately hopes for his very body to be restored to him. But to stride forth upon Middle-earth once more, Sauron requires Frodo's ring, and for this he will gladly pay any price. At the Dark Lord's command, his Nazgul now hasten to Mount Doom, all other thoughts banished from their minds. They obey but a single deadly aim. To slay Frodo and gain the ring, now that it lies within Sauron's grasp. Many orc garrisons boldly dare to covet the ring for themselves, rising up in riot and civil war, and marching upon Mount Doom. But the onrushing Nazgul shall tolerate no delay, and will slay any dark servant who dares block their path. Coś zupełnie innego tak naprawdę, bo no, tego w filmie nie mieliśmy, w książce tak samo. Także zobaczmy, co tu się dzieje. Właśnie wróciłem do domu, żeby to... Uuuu, panie, na z górem gramy? No, ładnie. Ogólnie wróciłem dopiero co do domu i zacząłem to nagrywać, ponieważ, no, jest sobota, pasowałoby coś ponagrywać jeszcze dzisiaj. Jest godzina w ogóle, już wam mówię, 21. Wow, Nazgule są naprawdę kozackie. Wow, ale biją i to dużo, ale ork wojownik, kurde, też jest dosyć dobry, no. Jeszcze mi tu, kurde, dzwonią. To niedobrze. No mówię, dopiero wróciłem z mieszkania, które remontuję, no i od razu siadłem do nagrywania. W sumie wziąłem tylko szybki prysznic, żeby jakoś chociaż po trochu wyglądać. Kurde, te orki nawet są całkiem fajne, znaczy fajne, Nazgul jest całkiem fajne. Weźmy tu rzućmy, on jest takim troszkę wojownikiem, wiadomo, ala bohater. Weźmy tak jeszcze, naprawdę, kurde, fajnie, kurde, oni grają. Jezus Maria, jak to siecze. Raz, dwa, weź go zabij. Weź tu, tak i kurde. Naprawdę, serio. Na ogólnie gra się strasznie przyjemnie. Lepiej niż Aragornem czy każdym innym bohaterem tak naprawdę. Gdzie my go mamy zanieść? No. Także skończyliśmy Władcy Pierścieni Bitwę o Śródziemie 2 z Królem Nazguli. Niestety zakończyliśmy tą piękną serię, dlatego dajcie propozycje, co byście chcieli zobaczyć, na przykład Star Warsy, na przykład, byłoby też fajnie. O, musimy tutaj utrzymać pozycję, 20 orków musimy tu zabić. Ciekawe. A co to? Aha, ogrzymak, no tak. Zapomniałem, że wy jesteście tu, jest, kurde, to jest takie wredne. To jest takie duże i wredne. Ej, dlaczego ja go atakuję, a on mnie wywala? Wejdź, stawaj, gościu. O kurde, przegraliśmy. Ej, ile my mamy żyć? 3 tylko życia, wow. Bardzo mało. Ale ogólnie bardzo fajnie wygląda ten Nazgul. Także dajcie propozycje, co byście chcieli zobaczyć na kanale, ponieważ myślałem nad Dark Soulsami tak naprawdę i Dark Soulsy, no, w sumie bardzo dobrze ogarniam i bardzo dobrze znam fabułę i sam gameplay w sumie nie byłby taki troszkę nudny, ponieważ no, jak ktoś już gra w coś takiego, no to no dawaj, kurde, bij go. Nazgul, weź tu, kurde, się, o, ciach, i weź tu jeszcze środkowym, nie wiem, mamy 2 minuty jeszcze, ciach, kurde, musimy więcej orków zabijać tak naprawdę,
Jeszcze musimy 13 orków zabić, bardzo dużo, tak naprawdę. Mam nadzieję, że to się da wyrobić ten czas. Bo na razie tutaj tych małych orków nie widzę, są sami wojownicy, którzy naprawdę ładnie sobie tutaj próbują radzić. Wojownik kolejny, patrzcie, kurde, sami wojownicy, co do cholery się tu dzieje? Jeszcze za chwilę zginę znowu. 8 sekund nam zostało, bardzo mało. Bardzo mało. Co się stanie, jak przejdzie czas? Pewnie klęska. Dobra, klęska. No to szybka powtórka do aktualnej pozycji. Zobaczymy, co się da zrobić. Cześć, Magowa, wszystkim z powrotem. Mamy 50 minut już nagrywania. Nie wiem, który raz już to robię. Robię to już, wiem, z 11, 12 raz tak naprawdę, żeby tutaj pozabijać te orki. I szczerze, nie spodziewałem się takiego oporu, naprawdę. Naprawdę nie wiedziałem, że to będzie aż tak się ciężkie, ponieważ oni tutaj naprawdę umią przygrzmocić. Naprawdę umią przygrzmocić. No, dawać. Jeszcze niektóre te Nazgule, zamiast pomagać tak naprawdę, to jeszcze kradną mi te wszystkie orki. I przez to też przegrywam. No dawaj. No i kurde, ich tam jest dużo. Ja bym chciał tutaj zrobić łubu-dubu. O, właśnie w taki sposób. 11 już mam, kurde, może się w końcu uda, ty. Nie wiem, ile to razy już nagrywałem. Mam nadzieję, że to będzie akurat ten raz, którym mi się w końcu uda. Może w końcu zmasterowałem tak naprawdę tą grę. Dobra. Tak. No i on mnie powalił, a to ja użyłem silnego ataku. Dobra, 17. Dawaj tego. Kurde, na jednego strzała. Jest! Boże, ale to pięknie siadło. Jezu. Kurwa, jeszcze kapitanów. Mogę wykonać bahatera. Kurde, upiór. Król upiorów. Wow, Lich Kinga gramy. Lich Kinga. No to wam powiem, że teraz będzie, kurde, pewnie kozacko. Bo jednak, kurde, Jezus Maria. Jak on macha tym mieczem już od razu. Musimy zaczekać, aż ten ogień zniknie. Dawaj. Nie chcemy, żeby tutaj się wyłożył tak naprawdę. Byłoby to troszkę słabe. Ale spróbujmy. Co wy tu macie, kurde? Jakie wy tu masz, umiejętności? O kurwa. Ty masz fajne umiejętności. Ty masz zajebiste umiejętności, gościu. Dobrze, ja z tobą nie walczyłem, kurde, w kampanii. Bo byłoby źle. Znaczy, miałem z sobą walczyć w kampanii, ale uznałem, że to będzie bez sensu, no nie? Jezus Maria. Przecież ty robisz takie obrażenia, że... A w kampanii to chyba Eowyna miała z tobą walczyć, panie Lich Kingu. Tylko wtedy zagraliśmy łowcą, a ten łowca... A ten łowca zrobił po prostu sniki piki od tyłu i co zabił gościu, no niestety. Mam nadzieję, że nie zginę tutaj jak głupi, ponieważ jest taka szansa, no nie? Nie wiem, co tu się kompletnie dzieje. Weźmy, użyjmy kontroli tłumu. Bo no tak, pamiętam, że możemy robić kontrolę tłumu. No, kapitan orków okazuje się bardzo, bardzo potężny. No jeszcze z taką obstawą, kurde, no. No właśnie, kurde, trzeba tak to zrobić, po prostu AOE na mordę i jazda. No nie, no kurwa, kolejny wojownik. Masakra, ty masz szybki, fajny taki atak z tyłu, to jest naprawdę fajne. Naprawdę fajne, ja bym chciał, i to lepiej działa zwykłe ataki niż te magiczne. Ale kurde,
Wyrusz na drogę idziemy po Saurona, panowie. Idziemy po Saurona. To się nie zdarza rzadko. No oczywiście, kurde, musi być jakiś troll, no bo jak żeby inaczej. Weźmy tutaj wybuchową. Wybuchowe coś tam było. Ale chwyćmy trolla od tyłu i go zabijmy, wyskakując mu z pleców. Dokładnie, idziemy teraz do Saurona. Już nas nic nie zatrzyma tak naprawdę. No najgorszy był moment ten odrodzenia tego Lich Kinga. Muszę to przyznać. Zabicie tych orków okazywało się niewiarygodnie ciężkie, trudne i tak dalej. No. O! Nie, a czemu nie zrobiłeś? To tak by ładnie wyglądało. Weź pozabijajmy te orki, które tu stoją nam na drodze. Co to? Frodo tu się gdzieś skrywa, tak? Aj, kurde, walnąłem. Walnąłem w burzę z piorunami. Znaczy w burzę z piorunami. Zabij Frodo Bagginsa. Dawaj go, no w takim razie. A gdzie jest Sauron? Jo, idzie chyba, idzie. Co to? A, Frodo uciekł. Dobra, nie widzę nic za bardzo, strasznie dziwnie to wygląda. Frodo jest w tym miejscu, rozumiem. W takim razie nie oszczędzajmy po prostu umiejętności na niego. O tak, jeszcze go zaołujemy. Uciekł, zabij Froda Bagginsa. No to chodźmy do niego. Stoi tu, kurde. Czy my możemy go... Wrzuciliśmy go! Zabierz pierścień. Zabraliśmy pierścień Saurona, zabiliśmy Froda. Bo Frodo nie chciał wrzucić go na dół. Ja myślałem, że jak go wrzucę, to w sumie przegram, bo byśmy wrzucili też pierścień. Ale na szczęście tak gra nie działa. Udało nam się przejść. W końcu, kurde, tyle prób miałem. No, godzina odcinka. The Dark Lord's servants have regained for him the One Ring. Sensing that the tide has turned, the free people of Middle-earth must now retreat and prepare to defend their realms. The power of Sauron is restored, and few who still survive this war dare hope to oppose it. But the Dark Lord's pride remains stung by Gondor's recent victories, and he intends to extract full retribution. With new and vast powers, Sauron now resurrects his fallen chattel. He calls again to life many of his darkest heroes and champions to slay once more in his name. Nie. To jest kolejny odcinek. Teraz skończymy. Także dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Nie był to dla was długi odcinek, ale ja mam już godzinny materiał. Jak tutaj patrzę na podglądzie. Także dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz zostawić komentarz, co źle robię, albo pochwalić, że dobrze robię. Oraz właśnie, dawajcie propozycje, co chcielibyście zobaczyć. Ja jestem otwarty. Ja mam tutaj w planie parę rzeczy, ale też mam na was na uwadze, co wy byście chcieli tak naprawdę oglądać, bo nie tylko ja się tu liczę, prawda? Wy też się liczycie. Także dajcie komentarz i dajcie znać po prostu, co byście chcieli obejrzeć. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.